Kochani, kojarzycie mnie z fotografii dzikiej przyrody i słusznie, bo nią się zajmuję od wielu, wielu lat. A witam Was w otoczeniu mojego cudownego, przenośnego biura. Akurat jestem w tej chwili w czatowni. Jak widzicie, za mną to jest siatka maskująca, przykryta trzcinami, bo jestem tak naprawdę na wyspie. Jest dosłownie na środku rozlewiska. Żeby tutaj dojść, to jest dobre 20 minut marszu w bardzo grząskim terenie. Tutaj zamierzam spędzić paręnaście godzin i muszę być uzbrojony w cierpliwość, no bo od nas wymaga fotografia ściśle przyrodnicza. Dzika przyroda to jest tu, w tym miejscu, gdzie ja jestem. Z dala od cywilizacji, z dala od samochodów, od ludzi, od wszystkiego. I słuchajcie, mam ten komfort, wspaniały komfort, że tutaj wiem, że nikt mi nie przyjdzie. Nikt nie będzie przeszkadzał. Jestem tutaj absolutnie sam. Ktoś kiedyś spytał mnie, dlaczego nie jeżdżę gdzieś za granicę, typu jakieś dżungle, nieprzebyte lasy, tajga, Syberia. Nie, ja nie mam takiej potrzeby. Nasza polska przyroda jest na tyle piękna, cudowna, wspaniała, niepowtarzalna, że no ja osobiście nie mam potrzeby wyjeżdżać gdzieś setki, czy no sorry, tysiące kilometrów za granicę, żeby zrobić fajne zdjęcie. Ja ograniczam się do naszej przyrody, a w miejscu, w których ja najczęściej bywam, nie ukrywam, że jest to Dolina Baryczy, czyli Dolny Śląsk. Są też Bieszczady, jest wspaniała, cudowna Biebrza. Tam jest wszystko to, czego tak naprawdę fotograf przyrody potrzebuje. Wystarczy się tylko rozejrzeć, poczytać, popytać i mamy wszystko w zasięgu wzroku i uszu.